Witam. Dziś chciałem Wam opowiedzieć o pewnym miejscu w akwarium. Miejsce to zazwyczaj występuje w każdym akwarium, wcześniej czy później u każdego się pojawi, ale większość akwarystów nie chce go mieć. Większość akwarystów, jak tylko się u niego ono pokaże, to je natychmiast likwiduje. A ja sądzę, że jest to bardzo pożyteczne miejsce, wręcz miejsce bardzo naturalne dla ryb, ponieważ występuje ono w każdym naturalnym zbiorniku, w każdym naturalnym biotopie. W zasadzie większość ryb, jakie my hodujemy, właśnie w takich miejscach żyje, ponieważ są to małe ryby i one nie pływają zazwyczaj w otwartej przestrzeni, tylko właśnie w takich miejscach. Miejsce takie ja nazywam śmietnikiem. Miejsca takie zazwyczaj tworzą się w sposób naturalny, po prostu tam, gdzie jest mniejszy obieg wody albo tam, gdzie woda wiruje, opadają różne cząstki roślin. Najczęściej trafiają tutaj, zobaczcie, jakieś odpadłe liście, jakieś cząstki, tak jak ja tutaj na przykład kawałki dębu, które wcześniej wkładałem, liści albo szyszki. Tu mamy na przykład listek od Bolbitisa, gdzieś tam urwany, którego ja nie wyciągałem, tak. Tutaj na tych trawkach można zauważyć też różne szczepki od mikrozorium. Wiadomo, że na każdym mikrozorium gdzieś tam na końcu liścia robi się nowa szczepka, po jakimś czasie on odpada. Tutaj na przykład mamy też jakiś kawałek oderwanej szczepki od Bucephalandusa oraz od innego mikrozorium. O ile jakieś tam szczątki roślinne ja często bardzo usuwam, to o tyle te wszystkie drobniejsze szczepki, tak jak tam te mikrozoria czy te Bucephalandus, ja ich nie usuwam, niech one sobie tam żyją, one tam się i tak nigdzie nie że tak powiem, nie ukorzenią, ale przez jakiś czas tam sobie będą żyły. Co jakiś czas jest ich coraz więcej, bo wiadomo, że one w końcu gdzieś tam właśnie w takie miejsce, z którego ich tam nic nie wygoni, nic nie wypłuka, one tam trafią. Ja do takich miejsc jeszcze dorzucam od siebie trochę szyszek, trochę liści dębu, trochę katapanga, żeby stworzyć tam właśnie takie, no nie wiem jak to dokładnie nazwać, no ja nazywam to śmietnikiem, no takie naturalne śmieciowisko, gdzie tam zawsze jakaś ryba może się schować, gdzie one tam zawsze mają sobie w czym tam poszorubować i zawsze mogą czuć się tam troszkę bezpieczniej. A to dlatego, że one poza tym, że tworzą nam tam jakieś takie właśnie śmieciowisko, zmiękczają nam wodę. Większość z nich właśnie akwarystów stosuje te naturalne środki do zmiękczania wody. Ja robię dokładnie tak samo. A to, że układam je w konkretnych miejscach, w konkretne sposoby, to jest już, że tak powiem, mój patent. No dobra, tyle tytułem wstępu. Pokażę Wam teraz, jak ja szykuję takie szyszki właśnie i liście. Tu mamy liście dębu. Jak już wcześniej mnie założyliście, to są całe takie oberwane gałązki, które tworzą, o zobaczcie tu ile tego jest, które tworzą takie ładne, niektórzy nawet myśleli, że to są rośliny, całe takie krzaczki naturalne, zaśmiecone. Mnie się to bardzo podoba, ja je daję w ten taki sposób w całości. No i wiadomo, szyszki, olchy. Zazwyczaj wrzucam tego jakąś garść. Nie wiem, ile mi się złapie, tyle daję. Tam oczywiście są jeszcze stare takie. Nie przeszkadza mi to, ja zostawiam je zawsze, aż zgniją całkowicie, aż się rozpadną, aż z nich śladu nie będzie. Są u mnie zawsze w różnym stopniu rozwoju, ja się tym nie przejmuję. No i trzecia sprawa, jaką daję, to są liście katapangu. O, tak one wyglądają. Te są jeszcze małe, aczkolwiek zobaczcie na moje dłonie, a na te liście. O ile liście dębu i szyszki olchy zbieram sobie zawsze po przymrozkach zimą, albo już nawet na koniec zimy, na początek zimy, nieważne kiedy, ważne, żeby było już po przymrozkach, żeby one były zamknięte i suche na pewno. To ile katapang hoduję sobie sam. Zaraz Wam go pokażę. A to zobaczcie, to jest mój katapang. Po prawej biurko z bajzlem mojej żony.
Nie ma jej teraz, to mogę nagrywać. A zaraz wam pokażę, jak duże jest to drzewko. O, dokładnie tak. Ja mam 1,80 m, a to drzewo jest jeszcze dużo wyższe ode mnie. A teraz zobaczcie, jakiej wielkości liście ma ten katapęk. To jest moja ręka, zobaczcie, od łokcia z całą dłonią. Także takie liście mój katapęk sobie hoduje i takie będę potem wrzucał do akwarium. Zobaczcie, jest porównanie takiego liścia, nie? Oczywiście ja liście obrywam, jak już obeschną, co wam zaraz pokażę. Tu mam takiego listka, zobaczcie, też całkiem spory, który właśnie sobie o usycha. No, akurat się oderwał, jak go dotknąłem. Ja takiego listka odkładam sobie, o tu zobaczcie, na górze. Tu jest takie wstążka. Ja sobie go tu wstawiam. I on se tak jeszcze na tej roślince wisi, aż całkowicie wyschnie. I jak już będzie taki suchy, nie wiem, gdzieś po miesiącu, trafia do torby i po prostu oczekuje tam tej torby na swoją kolej. Ja z tego drzewa mam całą torbę takich liści i naprawdę wrzucam po 2-3. Wcześniej rzucałem do tej 240, tak średnio co 2 tygodnie, bo mniej więcej tyle się całkowicie rozkładają. Tu wrzucam 4, mam w zapasie, także się nie przejmuję. Także raz jeszcze wam pokażę. Ten katapank ma u mnie około 5 lat. Ja normalnie z AliExpress zamówiłem sobie 3 nasionka bodajże, albo 4. Dwa dałem mamie, żeby je wyhodowała, i dwa zostawiłem sobie. Jej wyszło jedno i mi wyszło jedno. Jej no troszeczkę ona słabiej dba, a ja swojego podlewam cały czas wodą z akwarium. I zobaczcie, jaki to jest okaz. On tak dziwnie rośnie, bo tak co jakiś czas wypuszcza po 3 gałęzie. I tak w zasadzie to są taki roczny przyrost, widać w ogóle jaki jest dzięki tym właśnie gałęziom. Mój już ma 3 piętra. Pierwsze piętro wypuścił gdzieś mniej więcej po 2 latach. Także o, takie mamy fajne drzewko. I tak jak mówię, te liście tutaj sobie osuszą się, aż całkowicie wyschną. Ok, woda się już w czajniku zagotowała. Wyłączamy do specjalnego garnka. Wrzucamy sobie liście i szyszki. Ja to zawsze zalewam wrzątkiem. Po pierwsze, żeby zabić tam różne jeszcze drobne ustroje, co na tym siedzą. Tam jeszcze nierzadko jakiś czy pająk, czyli inna gąsienica się zdarzy. A dodatkowo takie liście dobrze, nawet mi się do garnka nie szczą, a to jeszcze nie są największe liście. A te dodatkowo to po wrzątku zawsze się to robi miękkie. Dzięki temu szybciej tonie. I łatwiej mi to potem włożyć do akwarium. No i dobra. Zalane. I tak zostawiam to na parę minut. No i dobra. To już się wyparzyło, wymokło na tyle, że już jest mięciutkie i zapewne już znacznie łatwiej zatonie. Sprawdzę tylko, czy to pływa, czy już tonie. O, jeszcze będzie pływać. Ale już jest ok. Jeżeli chodzi o takie miejsce w moim akwarium na taki śmietnik, ja mam dwa takie miejsca. Pierwsze miejsce to jest po tej stronie, tam w tym korzeniowisku. Zaraz mam tam zbliżenie i pokażę dokładnie, w którym miejscu. O tam, za tymi drzewami, tam jest miejsce na tego typu instalacje. A dokładniej tutaj. Jeżeli chodzi o tą stronę, ja nie bawię się w jakieś tam finezyjne układanie, tylko zobaczcie, o, w pincetę łapię liście katapangu, liście dębu i te szyszki olchy i byle jak po prostu tam wkładam, żeby gdzieś to się tam ułożyło, zagnieździło. Nie ma sensu tego układać, bo jak tylko wpłyną w to ryby, to zaraz one to po swojemu ułożą. Jeszcze część z tego zacznie pływać, część gdzieś tam się zaczepi. Nie przeszkadza mi to, jak się ułoży, tak będzie, przynajmniej będzie jak najbardziej naturalnie.
I drugie takie miejsce na tak zwany, jak ja to nazywam, śmietnik, jest po przeciwnym rogu w akwarium, czyli tutaj pod tym korzeniem, tu gdzie kokosa swojego mają barwniaki. Spowodowane jest to tym, że jeżeli by na przykład udało im się w końcu tą ikrę odchować i zaczęłyby pływać z tymi maluszkami, to te maluszki właśnie w takim śmietniku naturalnym dla nich miały miejsce, gdzie mogłyby się chować. Byłoby to ich naturalne schronienie. Więc ja dlatego dokładnie w tym miejscu robię takie właśnie śmieciowisko. Tu jeszcze są pozostałości, widzicie, po tych starych liściach dębu, które się jeszcze całkiem nie porozkładały. Są jeszcze szyszki. A ja teraz dołożę nowych i nie wyciągam tych starych. Ja je zostawiam, niech one sobie tutaj spokojnie zgniją. One mi w żaden sposób wody nie zanieczyszczają, a jeżeli gdzieś tam pływają jakieś kawałki roślin, to mnie to nie przeszkadza. To jest naturalne. Zauważcie, że wszystkie te ryby zazwyczaj żyją w takim środowisku i im to odpowiada w naturze, także i u mnie w akwarium. To zazwyczaj gdzieś tam się na dole, gdzieś tam pod jakimś korzeniem zahaczy, gdzieś tam się schowa, więc naprawdę mi to nie psuje ogólnego widoku. Jeżeli chodzi tam, nie wiem, o zmianę parametrów wody, no naprawdę mnie to nie interesuje, więc ja się nie przejmuję takimi rzeczami. Więc tutaj sobie zaraz, tak jak to już wcześniej było, posadzimy sobie te dwie gałązki, takie szczyty od tego dębu, tak żeby to wyglądało bardzo ładnie. No i dorzucimy tutaj szyszek, żeby był ogólnie taki zakątek śmieciowy. Ciężko jest strasznie dotrzeć tutaj między te gałęziowiska, ale to dobrze, to o to chodziło. No i tu się robi taki rozgardiasz mały. Takie intymne miejsce dla ryb, takie same w jakim naturze one żyją, w tym się chowają. No i dobra, i teraz posadzimy sobie znowuż drzewo dębowe. Te liście jak namokną, to się tak ładnie jeszcze rozłożą, tak jak tu poprzednio miałem, jeszcze nabiorą takiego czerwonego koloru. No i dobra. A tak to już wygląda po wrzuceniu wszystkich liści dębu i szyszek. Jest tutaj taki mały śmietnik, taki zagajnik. Stworzyliśmy dzięki temu takie dosyć intymne miejsce dla barwniaków, które tutaj po lewej stronie mają swojego kokosa, już od 2 dni trochę tańczą, więc podejrzewam, że kwestia kilku dni i będą składać tą ikrę. Więc takie miejsce intymne, trochę z zakamarkami, trochę taki, jak ja to mówię, śmietnik, na pewno im pomoże i dzięki temu prędzej zdecydują się na złożenie tej ikry, a potem, jak już przyjdzie czas na odchowanie ewentualne wylęgu, pomoże to maluchom po prostu ukrywać się w tych zakamarkach. Dodatkowo na tym zawsze coś tam się, jakieś drobnoustroje rozwiną, jakieś glony zaczną rosnąć czy coś takiego i one z tego jeszcze coś tam sobie zawsze skubną, takich rozkładających się szyszek czy liści. Tak to wygląda, zobaczcie, w ogólnym rzucie na tę część zbiornika. Jest to praktycznie niezauważalne, więc mamy taki gdzieś tam taki śmietnik, którego ryby pożądają, a nam nie psuje to wcale wizerunku tego akwarium. Jest tam trochę tych liści, trochę się jeszcze poukładają, one trochę lepiej to będzie wyglądać. Naprawdę nie psuje to mocno widoku akwarium, a dla ryb jest to bardzo, bardzo dobre miejsce. Samo zobaczcie tutaj z tej strony, no, część liści postanowiła pływać, ale gdzieś tam się zaczepiła, to tak dzień jeszcze popływają i tak gdzieś tam zatoną. No i potem będzie takie intymne miejsce tutaj akurat dla kirysów, dla glonojadów, które w tym miejscach lubią się najczęściej chować. Tak samo zobaczcie, jeżeli chodzi o wizerunek tego akwarium od tej strony.
To jest za tymi wszystkimi gałęziami, za tym roślinnością, więc w ogóle nie przeszkadza to w odbiorze akwarium. Nie przeszkadza mi to w niczym, nie widać tego praktycznie, a robi to swoją robotę. Te wszystkie szyszki, liście zmiękczą nam trochę tą wodę, trochę ją pobrudzą, jak to się mówi. A dla ryb, dla innych takich stworzeń, które tam żyją, to jest naprawdę fajny zakamarek. Zwłaszcza, że za dzień lub dwa wyjdą też moje małe zbrojniki. I to też da im pewne miejsca, gdzie one będą mogły się schronić przed rybami. Miejsca takie właśnie intymne, gdzie będą mogły sobie żyć przez nic nie niepokojone. Naprawdę trzeba mocno się przyjrzeć, zobaczcie, żeby zobaczyć tam gdzieś ten śmietnik cały. No i dobra, to tyle by było, jeżeli chodzi o odcinek z moim śmietnikiem w akwarium. Do zobaczenia, cześć.